Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Za niespełna godzinę w Pawłówku, niedaleko Bydgoszczy, rozpocznie się protest rolników. Gospodarze przygotowali pismo z postulatami, które chcą złożyć na ręce wojewody. To kolejny z lokalnych protestów, które w całej Polsce organizują rolnicy. Domagają się oni wypłaty odszkodowań za straty spowodowane przez dziki, interwencji na rynku mleka i wieprzowiny, czy blokady wyprzedaży ziemi tzw. słupom. Jak mówi Maciej Mojzesowicz z Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Rolników, chcą oni przede wszystkim zamanifestować swoją dezaprobatę wobec działań rządzących. W tych postulatach są sprawy sprzedaży polskiej ziemi, ustawa, żeby została wprowadzona, że tylko dla polskich rolników na upełnorolnienie, a nie dla obcokrajowców, którzy są niestety uprzywilejowani w swoich miejscach, w swoich państwach, mają po prostu możliwości lepsze finansowanie. No i udajemy się z postulatem do pani wojewody kujawsko-pomorskiej, gdzie po prostu rozmawialiśmy już kilkakrotnie, bez rezultatu. Tymczasem w najbliższy czwartek rolnicze związki zawodowe zapowiadają protesty w Warszawie. Solidarność Rolników Indywidualnych będzie przed kancelarią premiera i utworzy tam miasteczko rolnicze. Demonstrację w stolicy zapowiada tego samego dnia rolnicze OPZZ. Rybacy z Pomorza zawiązali komitet protestacyjny. Ich sytuacja jest dramatyczna. W Bałtyku brakuje ryb. Największy problem jest z dorszami. Rybacy domagają się interwencji już nie tylko rządu, ale także Unii Europejskiej, którą obwiniają za katastrofalną sytuację na Bałtyku. W Morzu Bałtyckim zaczyna brakować ryb, alarmują rybacy. To, co się teraz dzieje, to już nie jest rybołówstwo. To już jest, nie wiem, to jest wyławianie pojedynczych sztuk z morza. Bałtyk po prostu ginie. My już od wielu lat mówimy, że Bałtyk ginie, ale nikt z nami nie chce rozmawiać. Rybacy wyławiają martwe i chude ryby, często pogryzione przez foki. Zasoby w morzu są katastrofalne, na wyginięciu. Nie ma ryby, rybacy przywożą od skrzynki do dwóch skrzynek ryby za cały rejs. Na utrzymaniu są ludzie, rodziny, jest katastrofa. Do tak dramatycznej sytuacji zdaniem rybaków doprowadziła polityka Unii Europejskiej. Pozwalała ona na ogromną skalę eksploatować zasoby Morza Bałtyckiego. Jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, przez pierwsze 5 lat po wstąpieniu, Unia Europejska, wielkie paszowce, rżnęły Bałtyk wszerz, wzdłuż i w poprzek. Takimi siatkami, że zwykły zjadacz chleba nawet nie potrafi sobie tego wyobrazić. Przez następne 5 lat mówią, że ryby jest dużo. To więc się pytam, gdzie jest ryba, skoro jej nie ma? Rybacy domagają się od rządu konkretnych działań. Proponują, aby z 700 milionów unijnych pieniędzy na polskie rybołówstwo wypłacać odszkodowania. W ten sposób rybacy mieliby za co żyć, a zasoby ryb w morzu mogłyby spokojnie się rozwijać. Skoro działalność Unii Europejskiej nieprzemyślana spowodowała ten problem, to Unia musi ten problem rozwiązać w taki sposób. Raz, uruchomić fundusze, a z drugiej strony wprowadzić prawo, które uratuje ekosystem Bałtyku, który jest już w zasadzie maksymalnie zdegradowany. Rybacy spotkali się z wiceministrem rolnictwa odpowiedzialnym za rybołówstwo Kazimierzem Plockę oraz z europosłem z Pomorza Jarosławem Wałęsą. Politycy otrzymali od rybaków tace z rybami, jakie wyławiają z Bałtyku. Rybacy chcą, aby ich sprawy zostały poruszone podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. Jak tylko pojadę do Brukseli, od razu będę pytał sekretariat, od razu będę wystosował zapytanie, czy znajdziemy salę, czy znajdziemy czas, bo to jest kwestia tego, żeby to wszystko synchronizować. I jak najbardziej jestem za tym, żeby takie wysłuchanie się odbyło. Polscy rybacy domagają się również zmiany prawa, które będzie ich zobowiązywać za 2 lata do przywożenia do portów wszystkich złowionych ryb, nawet tych niewymiarowych i niespełniających wymogów. A teraz o gospodarności po Gnieźnińsku. Władze miasta chcą sprzedać jedną z najcenniejszych działek w Gnieźnie, która ze względu na swe położenie otrzymała miano Złotego Runa. Cena za działkę to 25 milionów złotych. To 10 milionów mniej od szacunków rzeczoznawcy. Za pieniądze ze sprzedaży działki miasto chce wybudować halę widowiskowo-sportową. Tu jest ta duża działka przy ulicy Poznańskiej na Skieleszewie. Natomiast niedaleko zupełnie znajduje się... Tłumaczy Rafał Wichniewicz, dziennikarz lokalnego portalu gnieźnieńskiego. W 2013 roku rzeczoznawca wycenił ten teren na 35 milionów złotych. Mimo dokładnych szacunków miasto postanowiło sprzedać działkę za kwotę o 3 miliony mniejszą. Transakcja się nie powiodła, bo nie było kupca.
Tak samo było rok później. Również wtedy cenę obniżono, ale działki i tak nie sprzedano. Obecna cena 14-hektarowej działki jest o 10 milionów złotych mniejsza od ceny początkowej. Z czego to wynika, trudno powiedzieć. No, po prostu po poprzednich przetargach nie znalazł się nabywca i to jest prawdopodobnie próba skuszenia do zakupu tych działek. Nowy prezydent Gniezna dąży do tego, aby działkę sprzedać niezależnie od ceny. Potrzebuje pieniędzy na budowę hali widowiskowo-sportowej. Takie są też między innymi plany. Oczywiście jeżeli uzyskalibyśmy cenę w granicach tych 25 milionów, to na dzisiaj wycena hali jest w granicach 35 milionów. Trzeba będzie więc dołożyć. Przypomnijmy, budowa hali widowiskowo-sportowej była jednym z wyborczych postulatów kandydata Platformy na urząd prezydenta. To na tym haśle Tomasz Budarz wygrał w Gnieźnie wybory. Pikanterii w całej sprawie dodaje fakt, że nabywca Złotego Runa na kupionej działce będzie mógł postawić centrum handlowe bądź hipermarket. Działka posiada bowiem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Handel jest ostatnią rzeczą, na którą ten teren można przeznaczyć, ponieważ w Gnieźnie, jak grzyby po deszczu, zresztą jak w każdym mieście w Polsce, zaczęły powstawać hipermarkety. W samym centrum powstało ich 8. Miasto nie potrzebuje kolejnego hipermarketu. To one przyczyniają się do wymarcia drobnego handlu, do spustoszenia rynku gnieźnieńskiego, dodaje Maciej Elantkowski, radny Gniezna 21. Potrzeba w Gnieźnie takich zakładów pracy, w których znalazłoby się miejsce pracy dla wielu set, jak nie tysięcy gnieźnian. Przetarg w sprawie Złotego Runa zaplanowano na koniec marca. Jeżeli pomimo bardzo niskiej ceny nie znajdzie się kupiec, miasto po raz czwarty zdecyduje się na obniżkę. Pod koniec lutego wygasa obecny program pomocowy dla Grecji. Do tego czasu Grecja i jej międzynarodowi kredytodawcy muszą dojść do wspólnego porozumienia. Dziś w Brukseli odbędzie się spotkanie Eurogrupy. Zależeć od niego będzie przyszłość gospodarcza Grecji i strefy euro. Inne tematy spotkania to sytuacja gospodarcza w państwach euro i program pomocowy dla Cypru. Pierwsze rozmowy Eurogrupy z nowym lewicowym rządem greckim nie przyniosły porozumienia. Unijne źródła nie wykluczają, że zamiast przedłużenia obecnego programu pomocowego przyjęty zostanie zupełnie nowy. Lewicowe władze greckie domagają się skończenia z narzuconymi przez pożyczkodawców oszczędnościami i chcą restrukturyzacji długu. Obecny program pomocowy kończy się 28 lutego. Zgoda, aby go przedłużyć, musi zapaść jednak wcześniej, bo w kilku krajach strefy euro potrzeba akceptacji takiej decyzji przez parlamenty narodowe. Tymczasem na dzień przed spotkaniem Eurogrupy co najmniej 15 tysięcy osób manifestowało w Atenach swoje poparcie dla lewicowego rządu Aleksisa Tsiprasa. Protestujący trzymali transparenty z hasłami sprzeciwiającymi się drastycznym oszczędnościom i wymierzonymi w międzynarodowych kredytodawców. Chcę, aby rząd spotkał się gdzieś w połowie drogi tak, żebyśmy mogli pracować na rzecz godnej płacy, abyśmy mogli wychowywać nasze dzieci z godnością. Wiemy, że ten rząd zrobi coś dla nas, a nie dla siebie. Chcę zmiany dla dobra ludzi w całej Europie. Chcę końca oszczędności i końca ubóstwa. Mam nadzieję, że dla wszystkich to szaleństwo się skończy. Tak samo liczne manifestacje miały miejsce w środę na znak poparcia dla lidera lewicowej Syrizy, który domaga się zmiany warunków międzynarodowej pomocy finansowej, m.in. restrukturyzacji zadłużenia kraju. Trwa rozejm na Ukrainie, mimo to prorosyjscy separatyści wznowili intensywne ataki na siły rządowe, ostrzeliwując je ponad 30-krotnie. Najpoważniejsza sytuacja panuje w obleganym Debalcewe. Wcześniej przywódcy tzw. czwórki normandzkiej zgodzili się w przeprowadzonej w niedzielę rozmowie telefonicznej, że przestrzeganie rozejmu jest satysfakcjonujące, pomimo lokalnych incydentów. Rozejm na wschodniej Ukrainie formalnie obowiązuje od 15 lutego. Został on uzgodniony w zawartym w Mińsku nowym porozumieniu pokojowym. Zdaniem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie rozejm jest na ogół przestrzegany, z wyjątkiem takich miast jak Debalcewy i Ługańsk, gdzie panuje najgroźniejsza sytuacja. Tylko wczoraj oddziały MSW i wojsk Ukrainy zostały zaatakowane ponad 60 razy. Tak, to było zawieszenie broni. Nasz prezydent Poroszenko wygłaszał przemówienie, a dokładnie 15 minut po północy zaczęli strzelać. Zobacz, co znaczy zawieszenie broni. Wobec ukraińskich żołnierzy i ludności cywilnej coraz częściej wykorzystywane są systemy rakietowe Grad.
Separatyści otworzyli ogień w miejscowościach, w których nie ma ukraińskich wojsk. Mowa o całkowicie kontrolowanym przez rebeliantów Doniecku, który w niedzielę ostrzelano z moździerzy, a także Popasną, gdzie użyto gradów. Prorosyjscy separatyści wszystkiemu zaprzeczają i całą winą obarczają Ukraińców. Nie powinno być dzisiaj zawieszenia broni. Jak nam powiedziano, nasi ludzie przestali strzelać. Można jednak usłyszeć strzały, dosłownie 300-400 metrów stąd. Dwa systemy przyleciały tu do nas, ale nie eksplodowały. Nie wiem dlaczego. Może wygasły, a może po prostu nie chcą wybuchu. Zdaniem socjologa doktora Krzysztofa Prendeckiego w tym konflikcie nie chodzi tylko o Ukrainę. Putin ma znacznie większe zapędy imperialne. Rosja Putina, która ma być taką hegemonią, mocarstwem w stylu imperialnym dawnym, no i do tej układanki silnych wpływów w Rosji pasowałyby również Łotwa, Estonia czy Litwa w przyszłości, a być może i Polska. Trzeba bacznie obserwować każde posunięcie Putina, zwraca uwagę socjolog. Putin jest obecnie jedynym na świecie charyzmatycznym przywódcą. Widzi słabość Unii Europejskiej, widzi Unię Europejską, która jest pogrążona w kryzysie demokratycznego rządzenia. Widzi słabego prezydenta Obamę, który jest beznadziejny, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne. Więc tutaj Putin tylko może przybierać na sile. Co oczywiście Europie i Polsce najlepiej nie wróży. Tymczasem OBWE poinformowało, że zwiększy liczbę obserwatorów na wschodzie Ukrainy. W celu nadzorowania rozejmu planuje wykorzystać samoloty bezzałogowe i technologię satelitarną. Bojownicy Państwa Islamskiego zamordowali 21 egipskich chrześcijan w Libii. Ten brutalny akt potępiły już Stany Zjednoczone oraz inne państwa Zachodu. Władze Egiptu zapowiedziały, że zemszczą się na dżihadystach. Terroryści z Państwa Islamskiego opublikowali w internecie nagranie ze ścięcia 21 egipskich koptów na plaży pod Trypolisem w Libii. Rzecznik egipskiego kościoła koptyjskiego potwierdził, że na filmie widać członków tej wspólnoty, którzy zostali w styczniu uprowadzeni w Libii przez bojowników Państwa Islamskiego. Dżihadyści zagrozili w nagraniu, że ich działania rozleją się na kolejne państwa. Krzyżowcy, wasze bezpieczeństwo jest już tylko marzeniem, zwłaszcza jeśli walczycie przeciwko nam wszystkim. Będziemy walczyć wszyscy razem aż do zakończenia wojny. Brutalne filmy publikowane w internecie przez bojowników są ważnym elementem ich działań, ocenia doktor habilitowany Piotr Celiński. Terroryści doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wielką siłę rażenia mają dzisiaj obrazy, szczególnie takie obrazy, które są bardzo brutalne. One zapadają nam wszystkim w głowy i zostają tam na długo. Tymi obrazami można wygrać bardzo wiele. Można nimi zastraszyć przeciwnika, można spowodować demoralizację w jego szeregach, można wreszcie zrobić takie trwałe wyłomy wiążące się ze strachem, z jakimś takim poczuciem zagrożenia społecznego. Brutalne morderstwo na koptach potępiły Stany Zjednoczone i inne państwa Zachodu. Egipt zapowiedział, że zemści się na dżihadystach. Egipt zastrzega sobie prawo odwetu w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie, aby zemścić się na tych mordercach i przestępcach, którzy nie mają krzty człowieczeństwa. Bojownicy Państwa Islamskiego rozszerzają swoje wpływy na Libię z powodu niestabilnej sytuacji politycznej w tym kraju. Po obaleniu dyktatora Muammara Kaddafiego w Libii panuje chaos. W państwie działają dwa nieuznające się wzajemnie parlamenty i rządy. Ośrodek władzy w Trypolisie sprzyja islamistom. Z kolei rząd w Tobruku jest uznawany przez społeczność międzynarodową. To wszystko teraz. Kolejne informacje dnia w samo południe. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Czas na prognozę pogody. Dziś w wielu miejscach Polski możemy liczyć na sporą dawkę promieni słonecznych. Jedynie przed południem w środkowej oraz południowej części Polski zachmurzenie duże i gdzieniegdzie możliwe słabe opady deszczu. Na wschodzie i północnym wschodzie będzie pogodnie. W drugiej części dnia na przeważającym obszarze kraju liczne rozpogodzenia. Przeważnie zachmurzenie małe, okresami bezchmurne niebo. Jak widzimy na mapie, Polska jest dziś podzielona na mroźny wschód i ciepły zachód. A więc na termometrach od minus 2 stopni na Podlasiu do 3 w Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni.
Dziś przewidziany jest niewielki wzrost ciśnienia. Barometry wskażą 1035 hektopaskali. Dziękuję za uwagę, a przed nami szczegółowa prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.